Witam wszystkich w tym takim całotygodniowym materiale. Wiecie co, jakoś nie było okazji i nie było w sumie takich jakichś bardzo ciekawych tematów w ciągu całego tygodnia, żeby robić w środku tygodnia odcinek. Dlatego też taki odcinek całotygodniowy. I cóż, pewnie jak to oglądacie, to ja sobie koczuję w Krakowie na giełdzie, gdyż piątek, sobota, tutaj małe sortowanie tego, co tam się pozbierało z tych letnich odmian, i właśnie w niedzielę się tam jestem i próbuję wyrwać ile się tylko da z tej ceny tego towaru, który mam. Dawno nie było Goldena, dlatego też jeszcze tutaj was zabiorę na Goldena, zobaczycie jak to wygląda. A więc Goldenik, i zobaczcie, no nie ma go, no, tutaj jest jakoś tam szalenie dużo, widać braki oczywiście, o tu piękne, zobaczcie, zaczynają listki sobie powoli lecieć. Jak to się mówi, brakło jednego środka, którego zawsze się używało, i widać od razu efekt. A co do tych śladów po gradzie, no to zobaczcie, tak to wygląda na Goldenie. Oczywiście wzięła się normalnie, wrzuciła na Goldena mszyca tutaj na przyrosty. Prawdopodobnie to będzie konieczny tutaj zabieg, żeby to wyczyścić. Niestety no nie chciałem, odwlekałem ten zabieg, ale jest to konieczne. Konieczny będzie jeszcze jeden zabieg tutaj na owocówkę, gdyż na moich pułapkach nadal się coś łapie. I tu jeszcze raz wrzucam wam sytuację. Jedna strona, która dostała gradem, widzicie, gdzieś te punkty są pobijane, a z drugiej strony te owoce w miarę to wygląda. Tak jak mówię, no nie jest tego, o tu się normalnie też po gradzie, zobaczcie, nie jest tego jakoś tam za dużo tych owoców, ale są, nie ma co narzekać, zawsze mogłoby być gorzej. Także tak by to wyglądało u mnie na tym Goldeniku. Przechodzimy jeszcze tam kawałek niżej, żebyście zobaczyli, jak to na tym naprawdę dołku wygląda. I tu w Goldenie mam zamieszane parę szampionów. I szampion, o, wygląda w ten sposób. Proszę was bardzo. To jest szampionik, który jest zamieszany w Goldenie. I on tutaj też nawet dostał troszkę rdzawień od tego przymrozku, więc tak by to wyglądało. Cóż jeszcze, na dół, mieliśmy iść na dół, więc idziemy na dół. No i tu mamy doskonały przykład, że to kwitło później. Zobaczcie, jest tych owoców nawet w dolnej partii dużo. I tu jest takie dosłownie 20 metrów takiego obłożenia, jakie tak naprawdę powinno być. No ale nic tutaj nie wykombinuję. Jeszcze wam pokażę starego Goldenika. A jak tu już jestem, to wejdziemy sobie na Actinidię i też wszystko będziecie widzieć. No ale jak już tu jestem, to nie odpuszczę sobie mojej full ekologii. Zobaczcie, liście lecą. Owocu praktycznie nie ma. Gdzieś jakieś są, ale też lecą. Zapunktowane przez tarcznika, sparchowaciałe, parchate, nie wiem, powiedzcie jak powinno się mówić, do tego zgnilizna wyłazi, także full ekologia, bez ochrony totalnej, tak wygląda, no tutaj na dzień 15 sierpnia. O, tak wygląda full ekologia. No a tu mamy starego Goldenika, jak widzicie, taka sama sytuacja, na dole jest go dużo, a im wyżej tam w górę,
coraz mniej i miejscami zostaje tylko praktycznie gdzieś na wierzchołkach. Z czego tak naprawdę te wierzchołki, jak się przyjrzycie, nie wiem czy to spróbuję wam tutaj przybliżyć, jak się przyjrzycie, to te wierzchołki są dosyć mocno popunktowane przez grat, więc też tutaj jakiegoś tam szału na tych wierzchołkach nie będzie do zbioru, ale zawsze będzie towar przemysłowy na tych wierzchołkach. Może się coś odbierze, może się nie odbierze. No i tak ten Golden by wyglądał. Ja mówię, tutaj ekspertem od Goldena nie jestem, mam go dosyć mało, dlatego jest, był kiedyś zasadzony przez tatę, no to jest. Ja tu go wcale jakoś bardzo mocno nie chciałem usuwać. Zawsze to jest odmiana. Białe jabłko do całej palety odmianówki, którą robię, zawsze się przydaje i gdzieś tam zawsze to schodzi. No to teraz Actinidia. Jak wam już wcześniej mówiłem, tutaj Actinidię mróz skasował doszczętnie. Tak się trafiło, że w roku po posadzeniu, następny rok, przyszły przymrozki, a raczej mróz, i wszystkie te pędy zostały totalnie, praktycznie po ziemi zlikwidowane przez mróz. No i teraz to wszystko, zobaczcie, teraz to wszystko dopiero odbija w tym roku. No i pytanie, czy w następnym roku też niestety tutaj, niestety, no nie wiem, czy będzie taka anomalia pogodowa, jak i w tym roku, że będą takie mrozy. Zobaczymy. Na razie tutaj jeszcze nawadniania nie ma. No nie mam na razie skąd tutaj wytrzasnąć wody, ale jak sobie zobaczycie, co niektóre sobie w miarę radzą. No i oby się to tylko wszystko zagęściło, oby te pędy zdrewniały. Tu jest naprawdę kilka krzewów, no tak, bo to jest krzew w sumie, takich jak ten, gdzie są ładnie zagęszczone. Tu jest ten już, które przetrwały ten mróz. Zobaczcie, to jest dosyć, to jest starsze wszystko i to jest już jakaś nadzieja na to, że w kolejnym roku to przetrwa. Tutaj mam piękny przykład też gęstego, który musi być przycięty, zostawiony zostanie o ten jeden przewodnik. Tu go trzeba będzie jeszcze nawet chyba trochę odwinąć, o, odwinąć i dowiązać. Także gdzieś jakieś tam amatorsko kilka tych aktynidii krzewów mi tutaj przetrwa i coś z tego może kiedyś będzie. Tak jak mówię, to nie jest żadna uprawa, nie wiem, na jakąś skalę wielce produkcyjną. Ja wam to mówiłem, to jest typowo dla mnie amatorsko. Zobaczyć, był kawałeczek ziemi, coś innego, zawsze jakoś to inaczej wygląda. No i zobaczcie, niektóre sobie dobrze tutaj radzą. Tam wiem o tym, że nie powinno się ich tak owijać i tak dalej, no ale nie zawsze jest czas do tego podejść. I tak by to wyglądało. Tutaj miałem bardzo, bardzo gęstą trawę. W sumie parę dni temu to dopiero wykosiłem. Więc tak to wygląda, a nie inaczej. I już was tutaj z powrotem przenoszę na Goldena. Tak jak widzicie, braki mankozebu, w którym zawsze tu było chronione, i te listki zaczynają gdzieś lecieć. Tak jak mówiłem, jesteśmy już sporo wyżej. O, zobaczcie. I tu już nie ma tak gęsto w środku korony. Pojedyncze sztuki sobie wiszą. Więc tak by to wyglądało z Goldenem, z Actinidią i z ekologią. I w dalszym ciągu materiału kolejne moje odmiany. Także zapraszam do oglądania. Komentujcie, subskrybujcie.
i oglądajcie. Dobry wieczór. Dziś witam w sobotę. Mamy po 20 parę minut. No i tak by wyglądał prinsik. Gdzie nie, gdzie na dole. Oczywiście tylko tu mi został prins. I cóż, chlorek. Jak możecie zauważyć, na górze troszkę więcej, na dole prawie nic. To już kilka razy mówiłem. Co do tak naprawdę wybarwienia, to niektóre się wybarwiają, niektóre się jeszcze nie wybarwiają. Są ósemki, są siódemki i są poniżej siódemki, tak jak tu. Więc to wcale tutaj jakoś, podejrzewam, nie gra roli. Najbardziej się boję o te duże. Dlatego też, no, przynajmniej raz w tygodniu staram się tutaj wjechać z chlorkiem i troszkę je podokarmiać. Oczywiście nie miałem jeszcze chwili, żeby tu przejść na szybko, jakoś tego poprzecinać, żeby coś tego koloru z niektórych więcej powyciągać. Ale to jeszcze jest czas. Tu się martwiliście o okoszenie tej trawy ostatnio, jak padało. No to zobaczcie, że to tak wcale źle nie wyszło. Trawka już powoli zaczyna mi nawet odbijać po tych kilku dniach. Ale to dobrze, bo akurat podbija wszystko na równo i pójdzie herbicyd, bodajże drugi i ostatni w tym roku. Więc to właśnie na tym wszystkim mi tutaj zależało, żeby jak najpóźniej po prostu skosić, żeby zdążyło odbić, zherbicydować i żeby spokojnie to sobie już zostało przez zbiory do zimy. Cóż jeszcze o jabłku? No coś będę tu o jabłkach poruszał sprawę. No są różne, są mniej wybarwione, są bardziej wybarwione. No ale tak jak u mnie tutaj, to jest pomieszany select ze zwykłym princem, więc tu też są, jak to się mówi, różne te owoce, różne drzewa. Co jeszcze? Ile chlorku? Chlorku osobiście teraz sypałem 25 kg na 2000 litrów. I tak akurat mi pasuje, że jak sobie ustawiam 600 litrów na hektar, to akurat opryskuję tym chlorkiem wszystkie te kwatery, gdzie potrzebuję. Więc 600 litrów na hektar i 25 kg chlorku na 2000. I tyle. I można jechać pryskać. Chłodno się już robi. No, za 2 tygodnie, 3 mamy zbiór prinsa. To się wcale nie zdziwię. Zaraz z początkiem września, jak będzie prins dostępny szeroko na rynkach. O, zobaczcie, nie dość, że mało, to jeszcze nawet zdążyła gdzieś owocówka dziabnąć, ale to jest zabliźnione. Czyli to było tylko skubnięcie i ona zdechła. I tyle. Może coś jeszcze jutro dogram. O, tu gdzieś jakieś mszyce się zdarzają. Zobaczcie. Ale to już totalnie, że tak powiem, na razie zostawiam tutaj. Już nic nie będzie robione. Chyba że coś się mocnego zdarzy, no to wtedy się będzie reagować. Na razie to tyle. Pozdrawiam. Dzień dobry, 12 sierpnia, dziś u mnie ostatni zbiór Sandera, to co gdzieś tam pozostawało pod liściami, jak wam mówiłem, to co nie było wybarwione, dziś po prostu biegam, chodzę i zdejmuję, już się dobarwiło w większości przypadków, a to co niedobarwione, no to niestety no, nie zostawiam już na drzewie. Tylko ściągam i cóż, tak by to wyglądało w normalnym roku. Ostatni zbiór Sandera miałbym gdzieś w pierwszym tygodniu września, no a tu mamy drugi tydzień sierpnia. No i cóż wam mogę powiedzieć, wszystko to co zostało bardzo ładnie, zobaczcie, podorastało. Może nie wszystko się idealnie wykolorowało, ale naprawdę owoce nawet niedokolorowane
O, zobaczcie sobie takie coś. Prezentują się bardzo ładnie. Są super w smaku. O, coś takiego. I cóż, po zbiorze będę wchodził tu z cynkiem borem. Jakiś cynkobor bądź osobno cynki bor do listnie, potem miedź, żeby to pozabezpieczać, i tak to zostanie do zimy. Później cięcie i tak dalej, ewentualne przejście, sprawdzenie, czy gdzieś rakowskiego nie ma. I tyle, Państwo szanowni. Sander się szybciutko zaczął, szybko się skończył. Tu na CC Redzie, jeśli przejdę, zrobiłem już drugi zbiór bodajże w sobotę i też zostały owoce, które się nie dobarwiły jeszcze. One już tutaj dolecą w ciągu tygodnia, więc w następnym tygodniu będzie to, co zostało na CC Redzie, do zdjęcia wszystko. No i tutaj już Wam mogę tak oszacować, mam 2, 4, 5 rządków CC Reda, czyli 1000 drzew. Zdjąłem w tym momencie tonę, więc mam kilogram na każdym drzewie w drugim roku po posadzeniu. Więc jak na drzewka bez nawadniania, tragedii nie ma. A co do Sandera, to Wam powiem już po zbiorze, jak już będę wiedział, ile totalnie się tego zebrało, to Wam będę mógł powiedzieć, i też w przeliczeniu na sztukę drzewa, bo tu Sandera mam też 2, 4, no Sandera jest 1100 sztuk dokładnie. Więc będziecie mogli sobie tak mniej więcej porównać do tego, co Wy macie, jeśli macie. I tu jeszcze muszę założyć to, że no, były uszkodzenia przymrozkowe, więc nie wszędzie ten plon na każdym drzewie jest taki sam. Zbieram tu wszystko, nie mówię, liczę łącznie też jabłko przemysłowe, żeby nie było. Nie tylko, nie mówię tu o plonie handlowym, tylko o plonie całkowitym. Więc to będzie taka wytyczna. No bo co tu gadać o plonie handlowym, jeśli z pierwszego rwania ponad tonę odrzuciłem. Z drugiego rwania nie wiem, bo jeszcze nie sortowałem. No ale to wszystko przede mną. Także możecie sobie zobaczyć jeszcze tu, ładnie pod liściami, jak to wygląda. I naprawdę, jak na razie jestem zadowolony z Sandera. Jest to dla mnie dosyć fajna odmiana, mimo tego, że trzeba ją na te 3 razy ściągnąć. Jest to dość fajna odmiana. To też jest taki fajny bonus, gdyż to też wagowo dosyć dobrze wychodzi. I tutaj nawet jeśli bym chciał porównać do Pirosa, to ta sama skrzynka Pirosa i ta sama skrzynka Sandera ważąca 15 kg wzrokowo wygląda całkowicie inaczej, gdyż tego Sandera sztukowo jest no, znacznie mniej w tej skrzynce, gdyż jest znacznie cięższy. Dobra, tyle na razie. Wracam dalej do rwania. Nosidełko do rwania. To już tam kiedyś widzieliście, że używam nosidełek z szarka. Dosyć dobre. Nie narzekam na nie. Ja się przyzwyczaiłem. Jest mi wygodnie. Wygodnie w to rwać. Obie ręce są wolne. No i tak jak mogę Wam tu pokazać. O. Tak to wygląda. Który owoc się nie obróci, gdzieś tam coś tego rumieńca jest. Oczywiście drobniejsze owoce, które gdzieś tam były pod spodem, nie mają tak mocno tego rumieńca, ale jest masę owoców,
które naprawdę bardzo dobrze wyglądają kondycyjnie. Też bardzo fajnie. Gdzieś tam nieliczne ślady po gradzie zostały, tak jak możecie zaobserwować. No ale to już jest rzecz całkowicie inna. Dobra, wracam. Tak żeby nie było, 13 sierpnia mamy. Nie chcę nikomu psuć nerwów, ale przyjdź do zbioru niedługo. Zobaczcie. Tak by się to prezentowało. No nie ma go dużo. Gdzie nie, gdzie mniejsze, większe. Niedobarwione. Czyżby się zapowiadał zbiór dwuetapowy Prince'a, jak to kiedyś robiłem parę lat temu, ale nie wiem. Na razie nie ma tego za dużo. Tak trochę podśmiechujka z tym Prince'em. No ale tak to wygląda. Gale niektóre już zaczynają schodzić, te pierwsze. Lobo za pasem. Więc z początkiem września będzie Prince. No to teraz na lobie. Tu już nie ma jakichś tam dylematów. Maksymalnie 2 tygodnie. I lobo będzie do ściągnięcia. Także zobaczcie. Albo i nawet wcześniej. Ale tak szacuję, że jeszcze te max 2 tygodnie tu będzie mogło sobie powisieć. Na razie, jak widzicie, pod drzewami nie widać, żeby to jakoś leciało. Więc tutaj jestem w miarę spokojny. Mniej spokojny jestem o niektóre wierzchołki. O, tam gdzie nie było cięte, bo naprawdę się mocno to przewiesza. Co tam wcześniej podeszłem, w zeszłym tygodniu troszeczkę ściągnąłem. Takich najbardziej wybarwionych, to już wam pomówiłem wcześniej o tym, że zrobię taką akcję. Także przeszłem, zdjąłem to, co było największe, co mi się wydawało największe, co było najbardziej wybarwione. I po prostu to pójdzie przy najbliższej okazji na handel. Smakowo już jest tam, gdzie powinno. Tam ze skrobi ostatnio też wam pokazywałem, że to ten test skrobiowy już wychodzi na to, że lobo jest do zbioru. No ale jeszcze go warto tu troszkę podciągnąć, żeby wszędzie ten kolorek, o, na takich owocach jak tu, gdzie jest jeszcze niedobarwione, żeby ten kolor wyciągnąć, żeby to było bardziej atrakcyjne. Wspominałem wam, że w zeszłym roku też tak dosyć mocno przeciągnąłem to lobo, dosyć późno go zebrałem, a mimo wszystko w miarę fajnie mi to leżało. Więc tu jestem w miarę spokojny. Ty jeszcze pytaliście, lobo jest na 9, no ale tu mam ziemię taką jak mam. Jest trochę glinki na wierzchu, pod spodem jest piasek. Ten piasek jest dosyć głęboko, ale gdzieś tam jest delikatna glinka. Ziemia miejscami ciężko przepuszczalna, to też wiecie o tym. Bo po tych mocnych deszczach tam dosyć mocno stało, było zalane troszkę, więc taka to ziemia i dlatego te drzewka też tak tu rosną, tu nie ma nawadniania. A i w pierwszym roku jak były posadzone, troszkę tu je co niektóre zajączki podskubały, więc to też delikatnie ograniczyło wzrost. No i tutaj widzicie, ewidentnie jest delikatna górka na polu i ten wzrost jest bardzo, bardzo ograniczony, a to ze względu na to, że tu na tej góreczce jest problem z wodą. Tu takim pasem biegnie tak zwana zoga, jak to tam wszyscy nazywają, czyli pas, gdzie ta woda jest ciężko dostępna, szybko przechodzi w głąb profilu glebowego. No i w takich miejscach są zawsze problemy po prostu z dostępnością tej wody. Także tak wygląda lobo na dzień 13 sierpnia. Proszę was bardzo. I ono w ciągu max 2 tygodni będzie do zbioru. Także możecie zobaczyć. No i
I tyle w tym temacie. Trzymcie się, hej. Cześć, witam ponownie. Słuchajcie, miał to być materiał pojedynczy, no ale jak tak to poskładałem, to uzbierało się trochę tego. Byłby bardzo długi odcinek, dlatego materiał będzie podzielony na dwie części. Obie części wyjdą w sumie w niedzielę, dlatego zachęcam do obejrzenia obu materiałów. I cóż, w tym drugim kawałku materiału zrobię po raz kolejny test skrobiowy na lobie. Zrobię też test na gali. O, proszę, tu mamy galę. I tu galę. To jest Brookfield. Tak by to wyglądało. Więc chcę też zobaczyć, jak ta gala tutaj wygląda. Bo tu jest dosyć ciepłe stanowisko. I możliwe, że część tych owoców w najbliższym czasie będzie można ściągnąć. Dlatego też taka rzecz. I poruszę jeszcze temat tarcznika. Gdyż zauważyłem, że na portalach branżowych bardzo mocno się ruszyło, że jest wylęk drugiego pokolenia, że to larwy zaczynają migrować. Dlatego też to posprawdzam u siebie i tak naprawdę będziecie wszystko wiedzieć. Bynajmniej jak to u mnie wygląda. Także zachęcam również do obejrzenia drugiej części tego materiału. W sumie no, taki długi materiał. Było, może by się nawet i źle oglądało, dlatego też podzielony to ten materiał jest na dwie części i zapraszam do oglądania.